Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Nie widzimy się w portalu dwójce. Więc tak, bez zbędnego gadania i w ogóle idziemy dalej. Toxin generator. Bit bigger than I expected. Not going to be able to just, you know, push it over. Have to apply some cleverness. There's some sort of control room up at the top. So let's go and investigate. Tak. Dobra. Zobaczymy, co dzisiaj nam gra przyniesie. There's our handiwork. I shouldn't laugh, really. They do feel pain of a sort. It's all simulated, you know. But really enough for them, I suppose. Nie. Ale tak, wracając. Nie skupiłem się na takich głupotach póki co. Zajmijmy się rozgrywką. I coś. Nie wiem, co zrobić. Good news. I can use this equipment to shut down the neurotoxin system. It is, however, password protected. Ah, alarm bells. No, don't worry, all right? Not a problem for me. You may as well have a little rest actually while I work on it. Okay, here we go. The hardest part of any hack is the figuring out how to start things. Okay, na pewno coś tam. I teraz tylko wiecie, co jest najważniejsze. Aha. Definitywnie coś z tym trzeba będzie zrobić, ale wiecie co. Aha, dobra. To są dwie rzeczy. Co z tym, to ja niestety nie wiem, ale... Coś czuję, że to będzie coś ważnego. A, no tak, dobra. Teraz już wszystko jasne. Dobra, teraz już naprawdę wszystko jasne. Nie wiem, po co coś takiego niby, ale... Dobra, może tutaj coś lepszego być. Dobra. Czyli jednak potrafię myśleć. Hold on, something's wrong. Neurotoxin levels up to 50%. No, it's dang. Sorry, my mistake is I said I meant to say it's dang 50%. It's good news, carry on. Oj, Wheatley. Oj, nie, nie. Nie ten portal. Nie ten portal. Niebieski tutaj, pomarańczowy tam. I dobra, zbożył. Jak to w sumie go ktoś nazwał, nie pamiętam kto. Pamiętam, że naprawdę ktoś nie kupił zbożył. Przez to, że w sumie nazywa się Wheatley, co jest trochę z Wheat i rozumiecie. O nie. Zepsuliśmy wszystko. Okej. No i udało się. Jakoś. Coś. Dziwna sprawa, muszę przyznać. Ale dobra robota, udało nam się. To się liczy. Dobra. Wiecie co? Może być to trochę ciekawe, ale ja na ciebie nie skorzystam po prostu. Nie jestem fanem takich rzeczy. Oczywiście, musiało nas coś rozdzielić. Taki standardzik po prostu nigdy nie może być za łatwo. No cóż. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może być coś ciekawego nawet. I jesteśmy gdzieś. Wypluło nas. I co to za miejsce?
Chyba faktycznie wróciliśmy tam, gdzie byliśmy na początku. A proszę. Powiem szczerze, nie spodziewałem się po części, że naprawdę tak jak najłatwiej określić. Okej, tam jest biało, tu jest biało. Czyli tutaj trzeba. Dobra. Truly didn't think you'd fall for that. Mm-hmm. In fact, I devised a much more elaborate trap further ahead for when you got through this easy one. If I'd known you let yourself get captured this easily, I would have just dangled a turkey leg on a rope from the ceiling. Well, it was nice catching up. Let's get to business. I hope you brought something stronger than a portal gun this time. Otherwise, I'm afraid you're about to become the immediate past president of the Being Alive Club. Uh-huh. Seriously, though. Goodbye. It's my best yet. Piękne, piękne po prostu. Mhm. Just sit in this room and glare at each other until somebody drops dead. But I have a better idea. It's your old friend, deadly neurotoxin. If I were you, I'd take a deep breath and hold it. Oh nie! Oh nie, neurotoksyna! Hello. I hate you so much. Warning, Central Korg is 80% corrupt. That's funny. I don't feel corrupt. I feel pretty good. Alternate core detected. Oh, that's me they're talking about. To initiate a core transfer, please deposit substitute core in receptacle. Core transfer. Oh, you are kidding me. I've got an idea. Do what it says. Plug me. Substitute core accepted. Substitute core. Are you ready to start the procedure? Yes. Corrupted core. Are you ready to start the procedure? No. Oh, yes, she is. No. Stalemate detected. Transfer procedure cannot continue. Yes. Unless a stalemate associate is present to press the stalemate resolution button. Pull me out! Leave me in! Leave me in! Go press it! Don't do it. Yes, do it! Don't press that button. You don't know what you're doing. Not so fast. Think about this. You need to be a trained stalemate associate to press that button. You're unqualified. Don't listen to it, boys. It is true. To press that button so that she will kill us. Impersonating a stalemate associate. I just added that to the list. It's a list I made of all the things you've done. Well, it's a list that I am making because you're still doing things right now, even though I'm telling you to stop. Udało się. Stop. Stalemate resolved. Mm-hmm. Please return to the core transfer. Here we go! Wait, what if this hurts? What if this really hurts? Oh, I didn't think of that. Oh, it will. Believe me, it will. Are you just saying that, or is it really gonna hurt? You're just saying that, aren't you? You're just... No, you're not. You are, it is gonna hurt, isn't it? Exactly how painful are we talking... Ah! No. Stop. Nie ukrywam, trochę to smutne, no ale trzeba było. Trzeba było i tyle. Actually,
do we have to leave right now? Do you have any idea how good this feels? I did this. Tiny little Wheatley did this. You didn't do anything. She did all the work. Oh, really? That's what the two of you think, is it? Well, maybe it's time I did something then. What are you doing? No, no, no! And don't think I'm not onto you too, lady. You know what you are? Selfish. I've done nothing but sacrifice to get us here. And what have you sacrificed? Zero. All you've done is boss me around. Well, who's the boss? Who's the boss? No, oczywiście, nie mogło być tak łatwo. See that? That is a potato battery. It's a toy for children. And now she lives in it. Sorry, what? The engineers tried everything to make me behave. To slow me down. Once they even attached an intelligence dampening sphere on me. Naprawdę nie wiem, co mam mówić, ale chyba nikt się nie spodziewał, że skończy się na tym rozgrywka. No to mamy problemy. Właśnie idiota został właścicielem największej chyba placówki badawczej w całym uniwersum, czy coś. Nie, nic ważnego. Chodził już z tyłu upadek. No. It doesn't look like we're going anywhere. Well, we are going somewhere, alarmingly fast, actually. But since we're not busy other than that, here's a couple of facts. He's not just a regular moron. He's the product of the greatest minds of a generation, working together with the express purpose of building the dumbest moron who ever lived. Ciekawie to podsumowujesz, Glados. Wiesz co, Glados, no, chciałbym, ale gra mi na takie rzeczy nie pozwala. A poza tym, no, czy to nie jest tak, że chciałaś mnie zabić jeszcze chwilę temu? No nie, żeby coś, ale takie, wiesz, sytuacje, no, nie sprzyjają późniejszej współpracy. Nie. Ogólnie w sumie zabijanie nie wspiera współpracy i innych takich rzeczy. Oj, no cóż. Bywa i tak. No jesteśmy na dnie. Jakiś gołąb czy co innego ukradło ziemniaka. No to cóż. Póki mam jeszcze chwilę czasu odcinkowego, nawet sporą, to chyba można pozwiedzać sobie jakieś wysypisko śmieci czy co. I wiecie co, no... Pamiętam, jak po raz pierwszy tą scenę w ogóle zobaczyłem, tą akcję, i taki miałem po prostu zaskoczenie, naprawdę. Myślałem, że to będzie koniec czy coś. Wiem, że do rozsądnych to nie należy. W sumie można było się spodziewać, i to bardzo nawet, tego, że na tym się gra nie może skończyć. Ale pamiętam, że dopiero byłem zaskoczony po raz pierwszy. Trochę taki zawiedziony tym, że zostałem zdradzony. Ale no, nie będę tu może opowiadał tego wszystkiego, bo takie oczywiste i tak. Teraz muszę znaleźć tylko miejsce, w którym mogę strzelić portolem. To miejsce na jeden mamy, ale... Na drugi... Pewnie teraz będzie standardowy mój problem o treści. Jestem idiotą, który jest ślepy. Tak, bo za dobrze mi poszło dzisiaj. Do tej pory. No cóż. Chyba, że... Nie wiem, może...
Niebieski ma pomarańczowy tam? Nie. To nie jest rozwiązanie. A, dobra, mam. Byłem ślepy po prostu. Taki standardzik dosyć. I teraz tak. Teraz. Tam. Okej. Nie jest tak źle. Nawet coś się udało. Więc no. Brawo. Jednak mój zmysł lamy nie jest aż taki wielki dzisiaj. Chociaż w sumie lamy zmysłowej powinienem powiedzieć, bo ogólnie zmysł lamy jest rozwinięty. A, dobra, niebieski tutaj, niech będzie pomarańczowy tam. Przechodzimy dalej. Nie ma co się przejmować. I teraz muszę znaleźć kolejny biały obiekt. Czy to się zalicza? Nie. Tamtąd przylazłem. Chyba, że mam po prostu zeskoczyć. Wątpię, ale wiecie co? Może warto sprawdzić, co się stanie, jeśli zeskoczę. Pójdę jakoś tutaj, czy coś. A, dobra, chyba jednak dobrze podeszłem. Zamknięte, zamknięte i zamknięte. Przy czym przez to pewnie promień portala nie przyleci. Nie, dobra, przelatuje, więc co, warto wiedzieć. No w ogóle ciekawa sprawa z tym, że portale... Tak naprawdę portale tylko i wyłącznie... aktywują się na białych rzeczach, to jest takie zastanawiające mocno. Ile tam coś jest? Nie. Nie. Czyli pewnie serio, trzeba przez te drzwi gdzieś znaleźć miejsce, żeby się wstrzelić czy coś. Gorzej tylko, że no... ślepota mi nie pozwala. Ciekawe, że tutaj akurat uczyli o przybliżaniu. Może jednak coś gdzieś tam? A jednak. A jednak. Nieźle. Nieźle. Jesteśmy. Udało się. O, dobra. Nie wchodzić, odejść. Trzymaj się z daleka, odejść. Tak. Bardzo przyjemne. Do bardzo przyjemnego miejsca nas wysłali. Bardzo. Jakieś rurociągi głęboko pod ziemią, nie wiadomo gdzie. Wszędzie ciemno, wilgotno. Szczerze. Naprawdę nie wiem, co tak bardzo mi pasowało. Chyba Cello ona się nazywała. Wiecie, w testowaniu. Owszem, Glodus nie należała do najmilszych i warunki może nie były idealne, ale problem z tym to jest dużo lepiej. O. Dobra. Dostałem powiadomienie, że mogę grać w gry siostry, od siostry. W sumie nie wiem, czemu to się nie wyłączyło, ale okej. Nie powinno być takich rzeczy. I to mówię szczerze, dosłownie, po prostu. Pamiętam, że miałem wyłączone tego typu... po prostu wyświetlenie tego typu rzeczy, więc... trochę mi to dziwi, że jednak się pokazały. A da się tam wstrzelić portala? Dobra, da radę. Nie wiem, czy trzeba. A, okej. Dobra, już ogarniam. Nie złapałem laga. I ile to daje? Okej. Dobra, udało się. Nie wiem do końca, co zrobiłem i czy to było rozsądne jakkolwiek, ale... wygląda na to, że jakiś wielki zawór odkręciłem, który... do czegoś prowadzi. I żeby nie było, pamiętajcie o tym, że ja to mówię z perspektywy kogoś, kto grę zna, ale jej nie zna, że tak nazwę. Wow. Patrzcie. Drzwi. No kto by się spodziewał znaleźć jej zwykłe drzwi? No ja na pewno nie.
Ach, no cóż. Dobra. No to idziemy. Nie przyjmujmy się niczym. Dalej przed siebie. W tym... jakże pięknym miejscu. Ach, no cóż. Przynajmniej nowe doświadczenia mamy. Czemu w sumie nie my, tylko właśnie bohaterka. Świadczyła środowiska, którego jeszcze nie znała chyba. A przynajmniej taką mam nadzieję, boś znała już wcześniej głębiny te, co nie wróci dobrze dla niej. A... oczywiście, że nie mogę. A tu jest ciemno. Skoro jest ciemno, to raczej tutaj nie będzie prawidłowej odpowiedzi na to, co mam zrobić, więc te... po prostu idziemy dalej. Skupiamy się na czymś. Dobra, te ściany się nadają na portale, okej. Pierwsza rzecz już w takim razie ogarnięta. Skoro te ściany się nadają na portale, to teraz trzeba znaleźć miejsce na drugi portal. Okej, tam się niestety nie nadają. Chyba. Nie, i ten taki wielki kawał się nadaje, ale co dalej, naprawdę? No nieciekawa sprawa. Naprawdę nieciekawa. Szczególnie, że no. Pewnie coś przegapiłem. Może z tej perspektywy coś zobaczę. Czyżby tam? Nie. To by było zbyt oczywiste, chociaż... nie, no po prostu... aha. No cóż. Nie wiem czemu zakładka nadal się wyświetla, chociaż ją wyłączyłem. I to też nie jest jednostny przypadek, tylko chyba OBS musiał mi się zresetować pod względem tych ustawień, ale cóż. Niestety było widać, mam 5 minut, więc odcinek będzie... no znacznie krótszy. Niestety do tej zagadki będziemy musieli wrócić później, ale tak. Portala 2 nie kupiłem samemu. Tylko pożyczam, więc zrozumiała sprawa, wiecie, że właściciel może chcieć swoje gry i tyle, więc no. Próbujmy tylko rozwikłać jeszcze ostatnią zagadkę. Chociaż... dobra, wiecie co? No niestety, 5 minut raczej tego nie zrobimy. No cóż. Po prostu w następnym epizodzie postaram się to rozwiązać szybko, pomyśleć może w międzyczasie czy coś. Ta gra nie przypomina i po prostu... wybaczcie, że tak wyszło, ale no... tak to jest, jak się odcinki nagrywa na spontanie, a nie o ustalonej porze, jak to zazwyczaj. Dobra. To naprawdę tyle, więc no, dziękuję za uwagę, wybaczcie za lamy, no i trzymajcie się do następnego, czyli za tydzień, hej hej. No to pa.